zdrowia, szczególnie dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No komu wierzyć? Komu wierzyć? No sytuacja jest dosyć dramatyczna. Tyle tylko, że fachowcy nie wiadomo, co doradzają. Dla śmiechu można powiedzieć, że kilkanaście lat temu mówili, że kawa jest niezdrowa. Parę lat temu, że kawa jest zdrowa. Kilkanaście lat temu mówili, że masło jest niezdrowe. Teraz mówią, że jest zdrowe. Czasami mówią, że zero alkoholu. Czasami mówią, że sporo alkoholu i tak dalej, i tak dalej. No i teraz z koronawirusem jest jeszcze gorzej, no bo w zasadzie to wszystkie kraje zostały zablokowane z... Wszystko się po prostu zatrzymało, ludzie dostają paniki, ktoś chce wyjść gdzieś, mieszka w lesie, to policja ściga, w Ameryce no jeszcze nie ściga, no ale do miasta ludzie starają się unikać, po ścieżkach kiedy chodzą, to kiedy się mijają, to wskakują prawie, że w krzaki. W sklepach jest w miarę spokój, w sklepach jest jedzenie, jajka, mleko. No papier toaletowy jest albo niedostarczany, albo wykupywany nieustannie, tak na wszelki wypadek, także jednak papieru nie ma. No chusteczki higieniczne są, papier, te ręczniki papierowe zaczynają się pojawiać. No, ale kwestia jest taka, że w Anglii teraz Johnson trafił do lekarza, do szpitala. Parę dni temu mówili, że jest chory, teraz tak zapobiegawczo wzięli go do szpitala. No i tam ten imperialny, czyli ten królewski college w Londynie jakiś czas temu dał znać, powiedział, że jest, nadchodzi pandemia, że będzie po prostu pomór, że to będzie na poziomie czarnej plagi, czyli tej całej dżumy. No i cały ten zespół z tego koledżu królewskiego powiedział, że jest pomiędzy ćwierć miliona a pół miliona ludzi może umrzeć w Zjednoczonym Królestwie. No i wszystkie te media społecznościowe po prostu wścieku dostały. No i Boris Johnson nie miał co zrobić, no to wziął też, pozamykał. Ale po paru dniach zespół z Uniwersytetu w Oxfordzie w Anglii doszedł do wniosku, że to w zasadzie to nie jest tak do końca, że to nie jest, ta pandemia jest fatalna, ale będzie troszeczkę mniej takie przeraźliwa przyszłość. W Ameryce coś podobnego się stało. W Ameryce wyszła fachowczyni, można powiedzieć, z MIT, czyli to jest taka politechnika w stanie Massachusetts. No i ona powiedziała, że też przewidywała tam setki milionów możliwe umarłych. No jak zaczęli ją dociskać, no to powiedziała, że całe te wzorki, całe te modele, całe te dane, które ona tam powkładała, no to powkładała w pewnych dzielnicach Nowego Jorku, gdzie są tam nieprawdopodobne zarażenia, gdzie tam jest kilkanaście tysięcy ludzi na metr kwadratowy i tak dalej, ludzie, którzy się nie szczepią, ludzie, którzy jeżdżą metrem, ludzie, którzy mają brak odporności i tak dalej, no i wyliczyła to wszystkie te wzięła linijkę, postawiła i mówi, to będzie dla całej Ameryki. No, dosyć taki model, dosyć debilowaty, no bo jednak w Minnesocie, gdzie jest powiedzmy 100 osób na milę, w Minnesocie tam, gdzie jeden dom jest od drugiego o 2 mile i tak dalej, no to wziąć, przełożyć Nowy Jork na całą Amerykę, no to jest głupota. No i podobnie jest w tej angielskiej, cały ten imperialny królewski college był jeszcze bardziej dziwaczny. No dlaczego to się tak dzieje? No dlatego się tak dzieje, że rząd no w zasadzie słucha fachowców, tak? Przychodzą fachowcy i mówią, no tu będzie to, to i to.
No to politycy mówią, no jeżeli będzie to, to i to, no to na podstawie czego? No i oni coś tam powiedzą, no ale nie ma żadnej jakiejś takiej kontroli jakości. Nie ma tych ludzi, którzy znają się w tych dziedzinach, no bo tych ludzi nie jest tak dużo, no i ciężko ich tam poskładać. I normalnie tak jak piszą najróżniejsze prace doktorskie i tak dalej, jedni oceniają drugich. No ale to wiadomo, jak to była ten cold fusion, czyli reakcje atomowe, czyli perpetuum mobile, no bo że energia, że wychodzi więcej energii niż jest wkładane, no to jest fizycznie niemożliwe, prawa fizyki nie pozwalają, no ale część ludzi publikuje takie rzeczy, no i teraz tak samo ci ludzie opublikowali, że pół miliona ludzi w UK umrze. No i to by wypadało, żeby inni epidemiolodzy posprawdzali to wszystko, popatrzyli na te modele, no i pokazali, czy tam nie ma jakichś pomyłek. Dużo właśnie tych z ośrodków badawczych zapytało się, jak oni powyliczali te wszystkie makabryczne liczby. No to profesor Neil Ferguson, ten cały dyrektor, kierownik tego wydziału, powiedział, że komputer, że cały ten kod, całe to oprogramowanie to ma 13 lat, no i ma kilkanaście tysięcy tego linii tego kodu, no a poza tym nie za bardzo jest to udokumentowane, co ten kod robi, no tak, także tam jest możliwe, że tam mnoży razy powiedzmy 1000 zamiast mnożyć razy 10 czy razy 100, no i powiedział, że to nie jest udokumentowane, no ale oni mają problemy, żeby zajrzeć do tego kodu, no ale postarają się zajrzeć, no i opublikować w ciągu tygodnia albo dwóch. No i teraz normalni ludzie to się zastanawiają, czy w ogóle ktoś powinien wychodzić i szczególnie mówić, że pół miliona ludzi może umrzeć, jeżeli ten naukowiec wiedział, z czym on pracował, tak? No bo jeżeli tak dramatyczne liczby on podaje i wtedy państwo jest zamykane, blokowane, no to naprawdę trzeba być jakimś nieodpowiedzialnym człowiekiem, żeby to robić. No druga opinia, która jest dużo bardziej taka nie straszna, z Uniwersytetu w Oksfordzie powiedziała, że oni opublikują te wszystkie kody na bieżąco. No i żeby ludzie, powiedzmy, mogli to rozpracować. Wszystkie te rządy na całym świecie mają tego rodzaju problemy, tak? No bo po głowie się drapią, co my mamy zrobić, jeżeli ktoś coś takiego pokazuje. No najważniejsze w tych naukowych sferach akademickich, no kiedy nie dochodzi do tragedii narodu, jeżeli to są takie rozmowy akademickie, no to można sobie tam te pomyłki jakoś tam wybaczyć, ale to by najlepsze to by było, żeby wszystkie te publicznie fundowane, te państwowo fundowane najróżniejsze badania były od razu publikowane. No i zawsze znajdzie się grupa, ci ludzie, którzy są chętni, żeby to przeczytać, żeby zrozumieć. No i to się odbywa w sumie dużo szybciej. Skompletowanie tej siły intelektualnej w tej całej grupie, szczególnie przy dzisiejszym stanie techniki, komputeryzacji i tak dalej, no to ludzie są w stanie szybko powyłapywać błędy tu i tam. I to by zmobilizowało ludzi, żeby powiedzmy sami lepiej pracowali, bo by wiedzieli, że tam jednak będą dociśnięci.
No i te modele, modele które używają, no to powinny być no dopracowane. Ludzie z tego Imperial College, Królewskiego Koledżu, oni mówią, że nie mają czasu wyjaśniać, co tam jest. No ale nie potrzebują wyjaśniać, no bo 13-letni kod komputerowy, niech tylko pokażą, co tam się dzieje. No i taki problem przez ludzi z zewnątrz, nawet wolontariuszy, czy fachowców, czy programistów, no to będzie po prostu szybko rozwiązane. Ale to nie jest tylko rozliczenia. Najgorsze jest to, że nie ma danych, Największe dane w zasadzie to chyba mają Chińczycy. W Ameryce największym problemem z danymi to jest sekret czy ochrona dóbr osobistych, w którym między innymi są imiona i nazwiska chorych. To w Ameryce to są takie przepisy, że nie można publikować imion i nazwisk, no a to jest wszystko związane tam z lat 1980, kiedy dużo homoseksualistów, szczególnie w San Francisco, tam w tej jednej dzielnicy, gdzie to wszystko jest znane, Castro, to się nazywała się dzielnica Castro, no to tam jest Sodoma i Gomora, no ale to tam wypracowali, że po prostu zabronili mówić, czy pytać się o zdrowie, czy mówić nazwisko, no bo wtedy to był AIDS i HIV, no i to wszystko się przeniosło na dzień dzisiejszy. Teraz jakakolwiek choroba jest po prostu, nie można rozmawiać w trakcie przyjmowania do pracy i tak dalej, no i na dzień dzisiejszy też nikt nie może. Ludzie powiedzmy, którzy mieszkają w jakimś kompleksie apartamentów, no i tam jest 3-4 tysiące ludzi, ktoś jest chory, no to oni wysyłają powiedzmy list do wszystkich, no i jest u nas ktoś chory na koronawirus, no i na tej dzielnicy, w tym całym tam bloku, ludzie sobie włosy wyrywają, czy zastanawiają się, czy ktoś nie wchodził z nim do winny, czy do wejścia, czy tak dalej, i tak dalej. No jest nadzieja, później oni idą, pytają się, z kim się kontaktowałeś, no i sprawdzają te kółeczko, z kim miał kontakt bezpośredni. Później do każdego z tych, którzy się spotykają znowu, robią kółeczko, z kim się spotykajesz. No i to jest w zasadzie jedyna metoda, żeby to wyłapać. No, jest nadzieja, że bardzo chorzy nie chodzą do sklepów i nie kaszlą, no i że jest nadzieja, że większość ludzi sprawdza sobie temperaturę. No ale to jest wielki problem. Nie ma danych. Oni nie mają gdzie wpuszczać do tego komputera. No i ciągle ta ekstrapolacja, te wyliczanie gdzieś przyszłościowe tego czasu 5, 10 czy 15 razy dłuższego niż ten model, no to bardzo często jest oszukańcze. No teraz jedna wielka zmiana to jest to, że ludzie jednak po 2-3 tygodnie siedzą w domu, no i ci chorzy, którzy są faktycznie chorzy, no to oni widzą, że są chorzy, a cała ta reszta, która nie jest chora, no to nie powinna być chora. Okazuje się też, że 50% ludzi choruje i w ogóle nie pokazuje, że nie ma żadnych symptomów. No i oni w zasadzie, ludzie, którzy już przeszli przez tę chorobę i nie pokazują symptomów, no to mają antyciała, no i już drugi raz nie zachorują. Także to jest prawie, że tak jak szczepionka, czy na gruźlicę, czy na jakiekolwiek inne choroby, odrę, czy różyczkę i tak dalej, no to po prostu wszykują prądki, no kontrolowane, ludzie troszeczkę tam reagują, no ale później te antyciała są. Można porównać to do idiotyzmu z asteroidem w 1998 roku. Całe wszystkie środki masowego przekazu pokazywały, że 2-kilometrowy potężny meteoryt w 2028 roku
roku pierdyknie w ziemię, że jest duża szansa, że pierdyknie w ziemię. No później tam ludzie popatrzyli się, fachowcy zobaczyli, no okazało się, że faktycznie ten meteoryt będzie przelatywał dosyć blisko ziemi w 2028 roku, a jak blisko, no około miliona kilometrów, to już troszeczkę uspokoiło ludzi, no ale ci, co się zdenerwowali, to się zdenerwowali, no i, ale jak to jest możliwe, żeby naukowcy przyszli i powiedzieli, że miał uderzyć, a później się okazało, że jest milion mil, no ci naukowcy, fachowcy to w zasadzie dużo za wcześnie się z tym zdradzili. Mogli troszeczkę poczekać, mogli troszeczkę popatrzeć się. No i właśnie po takim tym wielkim obciachu, po tym oszustwie, no to nie było oszustwo, bo to nie było intencjonalne. No ale po takiej wpadce, takie totalne fiasko, no to zrobiło, to mają taki system, nazywa się Torino Impact Hazard Scale. No i oni umówili się, ci fachowcy od tych spraw, że muszą się komunikować i muszą przedstawiać i weryfikować najróżniejsze rzeczy, no i muszą mówić maksymalne ryzyko, średnie ryzyko, małe ryzyko, no i tam brak ryzyka. Muszą pokazywać tą wagę. No teraz w tych najróżniejszych modelach na koronawirus, no to niektóre faktycznie są przerażające, ale w niektórych przypadkach jednak i zmuszają rządy do drakońskich jakichś takich podejść, co ludzie powinni robić, co nie powinni robić. I jakieś nadzwyczajne takie środki są wprowadzane, no ale rząd jednak nie może sobie pozwolić na to, żeby zablokować społeczeństwo i kraj. Przede wszystkim, że to jest ekonomia, a po drugie, prędzej czy później ludzie po prostu przestaną to szanować i się zbuntować. I to jest najgorsze. Wiadomo, że ten nowy pandemię czy tam epidemię będą nachodziły, ale to jednak ci naukowcy muszą być bardziej precyzyjni, muszą bardziej to przewidywać, no bo najgorsze, kiedy politycy przychodzą i zaczynają krzyczeć, że coś musi być z tym zrobione. Jest nadzieja, że dużo ludzi właśnie jest bardziej odpornych niż nieodpornych. No od setek lat, od tysięcy lat, jak to mówią. Coś, co cię nie zabije, to tylko cię wzmocni. No i na dzień dzisiejszy właśnie dokładnie mamy to. Coś, co cała ta korona tych ludzi, którzy tam przecierpią, mają jakąś temperaturę i tam przetrzymają trochę, do dwóch tygodni, no to uodparniają się. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Rozsyłasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Jeżeli nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń do codziennych filmików, będziesz dostawał powiadomienia i do następnego codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.